Witam wszystkich w kolejnym Let's Play z gry Dead Light. Poprzedni odcinek zakończyliśmy małym wypadkiem samochodowym i błyskawiczną ucieczką na drabinę ewakuacyjną prowadzącą na dach, na którym ma nas czekać podobno syn człowieka szczura. No i faktycznie, z tego co widać, on na tym dachu je znajduje. Your father is worried about you. I shouldn't have used the radio. No i teraz sobie odbędziemy małą rozmowę, z tego co widzę. No ale która nie trwa zbyt długo. Zaczynamy być ścigani przez helikopter wojskowy. Nie wiem dlaczego akurat oni się na nas tak wyjątkowo uparli. Bo z tego co zauważyłem, to wojsko poluje nie tylko na zarażonych, na naszych zombie, ale również na cywili. Tak więc pewnie to zostanie wyjaśnione w dalszej części gry. Tak, mały jeszcze dialog między głównymi obecnie bohaterami. Tutaj jest mowa o powrocie do domu, no ale teraz została rozmowa przerwana, bo znowu atmosfera zrobiła się gorąca. Dobra, uciekamy. Ups! Dobra. Tym razem ucieczka się nie udała. Już wiem, że ten element muszę pierwszy przeskoczyć. Drugi też. Okej. Okay. To mam zablokowane, ale widzę, że helikopter mnie nie ostrzeliwuje, tak więc mam spoko. A, mały poleciał górą. Tu coś mi się podświetliło. A, to sobie użyjemy procy. O, właśnie, trafimy w ten element mały podświetlony. O, zrobiłem jakieś zwarcie, skrzynka spadła. No to już wiadomo, jak ją wykorzystać. Jak zawsze przesuniemy ją odpowiednio blisko. O, powinno być chyba... nie, za mało, to jeszcze trochę. Jeszcze bliżej. Teraz powinno być ok. Ups, sorry. Mam jeszcze mały kłopot z synchronizacją ruchów. Tak, teraz drabinką do góry. I pójdziemy śladem małego. No i znowu pościg. Znowu ucieczka, ale o, teraz jestem w budynku, także raczej nie powinni nic mi zrobić. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, niezłą masakrę akurat zrobiło tutaj wojsko. Co my tu mamy? A, dowód osobisty. Przybiegniemy. Dobra. Teraz gdzie? Do góry. Na razie spokojnie. Poczekamy chwilę. Dobra, to idziemy. Postaramy się szybko przebiec, no niestety nie udało się. Także już wiem, że mam unikać świateł, bo natychmiast zostaje nafaszerowany ołowiem. Tak więc tam widziałem pożywiającego się zombie, tak więc zagwiżdżemy na niego. Może w ten sposób akurat on padnie ofiarą wojska. No chodź tu malutki, chodź. No dokładnie tak. Dobra, światło zgasło. To tym samym możemy teraz sobie przebiec. Apteczki nie będę brał. Mam pełne wyposażenie. Tak więc idziemy dalej do góry. Tak, mały już na nas tam czekał. O, znowu. Uciekaj, Randall. Dokładnie tak. O Boże, zaraz zostanę postrzelony prawdopodobnie. Dobra, na razie jakoś udaje mi się uniknąć pocisków. Coś nas chłopaki nie lubią za bardzo. Dobra, chyba zaliczę teraz zgon. Na razie jeszcze mi się udaje. Ups. O, nic się nie stało.
piękne slow motion, tak, zakończone upadkiem. No myślałem, że zginę, ale... ale nie oberwałem na szczęście. No, natomiast zginąłem w tej chwili. Okej, także witam ponownie. Kolejna próba. Tak, już teraz wiem, gdzie iść. Tak, tam mam jakiś kabel elektryczny, który robi zwarcie. Postaram się go uniknąć. To tam do góry raczej nie będę szedł, pójdę sobie... Aha, czyli mogę sobie tutaj tą drabinkę obkrążyć dookoła. I udamy się teraz do góry. Tak, po tej stronie jest zdecydowanie bezpieczniej. Dobra, jesteśmy na górze. Teraz hop siup i powinno być szybko i zgrabnie. Znowu ktoś nas zlokalizował. O, i znowu zaczyna się obstrzał. Dobra, na razie się udaje, wszystko w porządku. Znowu piękne spowolnienie czasu. Fajne momenty. Tak szybko chyba co kucnąć. O matko! Coś mam nie tak ze sterowaniem, jeszcze raz. Ups. No ten skok nie wyszedł. Ale tam można to pójść w miarę szybko. Wiem, o co chodzi. Gdzie uciekać. Tak, ten piękny moment. To mamy dziurę teraz na dole. Tak, piękna przewrotka. No, drabina mi teraz nieco spowolniła, ale myślę, że powinniśmy zwiać. Zaraz będziemy w budynku. Tak jest. Dobra. Apteczkę sobie uzupełnimy, sobie zapas energii. O jeden punkcik. Co my tu mamy? O, jest topór w końcu. Będę mógł siać zniszczenie. Mam proce i topór. A, myślałem, że go dobiłem. Jakoś chłopak błyskawicznie wstał. Tak, jeszcze jedno fatality, żeby mieć święty spokój. O, wytrzymałość się powoli regeneruje. Ale jeszcze tyle będę miał sił, żeby załatwić to z buta. Ups, ale kolega brzydko upadł. Ale pięknie głowę urwałem. Temu też. Biegniemy dalej. Ups. Całkowicie zapomniałem o unikaniu światła. Postaram się to powtórzyć, tylko... Oła. Dobra, trafię z buta. Postaram się ten element przejść w miarę szybko. O, teraz się udało, dobra. O Boże, helikopter, zaraz mnie namierzą. Dobra, na razie idzie sprawnie i szybko. Byle daleko od światła. O, przybijemy się przez ścianę. Piękny lot. O, zakończony w śmietniku. Bardzo fajny moment. W ogóle te momenty są ucieczek bardzo fajnie zrealizowane. Dobra, kolesiowi z tego co zdążyłem przeczytać skończyło się paliwo. Tak więc wraca do bazy. No i tym samym będziemy mieli spokój. Okej, nic mnie reszta. Przeważnie jak się wpada do kosza na śmieci, to wychodzi się z tego cało i zdrowo. Tak przynajmniej to wszystko wygląda na filmach. Okej, no to idziemy za chłopakiem w takim razie. No, ten już nawiał. No, Randall ma już swoje lata, tak więc... Nie dotrzymamy mu kroku. No, budka z lodami. Bardzo fajnie wyglądający park, który teraz... O, ale fajny efekt. No, znowu nasz bohater ma jakieś wizje związane ze własną córką.
A, coś mi się wydaje, że to będzie wyjaśnione. Znaczy chyba będzie wyjaśnione w dalszej części gry. No coś tu mamy jeszcze. O co tak naprawdę chodzi z tą jego rodziną? I skąd u niego biorą się te wszystkie retrospekcje? Halucynacje raczej bardziej, o. No i tu mamy teraz scenkę przerywnikową. Dobra, kochani, to w tym momencie zrobimy sobie cięcie. Ja was zapraszam do zobaczenia tej scenki do samego końca. A ja się już z wami pożegnam, tak więc trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej! They were taking them to the stadium just a while ago. To the stadium? In the beginning, it was the safest place in all of Seattle. Even more so than the Space Needle. A fortress of high cement walls protected by the military. But today, they've made it into one more horrific ring of hell. And what about my wife and daughter? What about them? I looked and listened hard. I couldn't find any trace of them. If they have been captured by these men also, your friends may know. I need to go now. I've lost too much time already. Be careful, Mr. Wayne. Those men are dangerous.